I w ten oto sposób rozpoczyna się roczna magia 757 jarmarku świętego Dominika. Niech Hermes z fortuną wodzą prym przez rozpoczynające się dzisiaj 3 tygodnie radosnego świętowania i handlowania. Na wszystkim czuwać będą alegorie krajowego handlu i oczywiście strażnicy miejscy. A my tutaj... Oczywiście, jeżeli są warunki spełnione, to od tego zależy. Czyli dobry żal za grzechy. Tak, oczywiście, spowiedź święta i przyjście na mszę świętą odpustową 8 sierpnia o godzinie 12 do świętego Mikołaja. I 100 dni laby w czyśćcu. Radości, nie laby. Wspaniale. Dziękujemy serdecznie. A więc, moi drodzy, życzymy cudownych dni jarmarku. I zwróćcie uwagę, kiedy graliśmy ten nowy hejnał. Podobał się nasz nowy hejnał? Wykonawcy byli też zacni, bo to był zespół Tubicinatores Gedanense. Gedanense, brawa dla nich olbrzymie. Prowadzi go Paweł Kulisz. Tak jak mówiłem we wstępie, nawiązując do tradycji ceremonii, słyszeli Państwo również element tego hejnału, a był nim koncert na Carillonie, który umieszczony jest na szczycie gdańskiego ratusza głównego miasta w Gdańsku, a tę kompozycję wykonywała na Carillonie wirtuos gry na Carillonie światowej sławy Monika Kaźmierczak. Prosimy o brawa, słyszę Was tam z pewnością u góry. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz dziękujemy sponsorom, partnerom i patronom medialnym jarmarku, którymi są firma Sky Wings i koło widokowe Amber Sky, sponsor.